Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy na pustyni, jesteśmy na trzech wysepkach, konkretnie na tej ostatniej. Tutaj możemy rozpocząć zadanie Where is Guru, ale nie chcę go na razie rozpoczynać. Zastanawiam się, moi kochani, bo tak naprawdę na pustyni zrobiliśmy, wydaje mi się, że wszystko. Zostały nam tylko dwa zadania w Isztar, z czego w sumie Sprawdzian Asasynów możemy zakończyć, ale wstrzymuję się ze względu na zadanie z Mistrzem Walki. No, czyli w sumie zbieramy poziomy, żeby to ogarnąć. Konkretnie musimy wbić aż dwa. Troszeczkę nam to jeszcze zajmie, ale myślę, że na spokojnie. Moi kochani, myślę, że to jest moment, żebyśmy jeszcze sobie pochodzili po pustyni tak naprawdę już ostatecznie, pozwiedzali. Myślę, że najlepiej będzie w takim razie przenieść się po prostu do Bragi. Chciałabym tutaj troszeczkę właśnie pochodzić, bo jest parę ciekawych miejsc, które możemy w tej grze jeszcze znaleźć, odwiedzić. Parę nawet sprawdziłam poza odcinkiem, co prawda nie wiem, gdzie one kompletnie są, bo tego sobie nie zapisałam. Tu Luka śpi. Czy tutaj jest gdzieś wolne łóżko? Jest jak najbardziej, to dobrze. Nie wiem tylko, dlaczego Diego wrócił z powrotem do Bragi. To chyba jakiś błąd, bo zawsze jest tak, że Diego jest z powrotem. W ogóle on się tak dziwnie na mnie patrzy, jakby chciał za mną chodzić. Zawsze był w Morasul, koło Angara. Ale nie tym razem. No i tak, i mamy te tereny tutaj, w okolicy Isztar, w okolicy Ben Eray również. Tutaj jest właśnie ta taka bezpośrednia, można powiedzieć, ścieżka. Chociaż ja osobiście wolę te tereny, które znajdują się tutaj. Tutaj jeszcze powinniśmy parę miejsc fajnych odnaleźć i myślę, że warto jest je sprawdzić, pozwiedzać. Widzę, że dzisiaj jest troszeczkę mgła w grze, przez co mamy ograniczony zasięg widzenia. Mam nadzieję, że nam to jakoś bardzo przeszkadzać nie będzie w niczym. Ale tak, no pozwiedzamy sobie jeszcze dzisiaj te resztki pustyni, bo prawda jest taka, że to już będą naprawdę nasze ostatki w tym miejscu, nie licząc odbijania później miast. Już tych roślin może zbierać nie będę. Tutaj jest przejście do Asaru, takie troszeczkę inne, ale jest. Tu się możemy wspiąć na górę. Tą ścieżką chyba szliśmy, bo tutaj byli ci rabusie i tutaj była ta oaza jedna właśnie, z tym strażnikiem nawet świątynnym. Także tutaj w sumie w tych okolicach byliśmy. Ale jest tutaj jeszcze parę miejsc, gdzie obozują ogry. I fajnie by się było ich pozbyć, żeby po prostu tutaj trochę ekspa zdobyć, bo jednak za nie jest sporo punktów doświadczenia. Mam na niej już jakąś tam mniej więcej taktykę, więc też nie powinno nam to zająć aż tak wiele czasu jak wcześniej. Tak, tutaj są właśnie ci rabusie, których już pokonałam. Więc warto by się było rozejrzeć. Tak naprawdę sprawdziliśmy już większość ścieżek, które w Gothicu 3 na pustyni się znajdują. Nie było mnie chyba tylko w jakichś paru randomowych miejscach na szczerej pustyni, gdzie może być coś, a tak naprawdę wcale nie musi. W sumie tutaj nie chodziłam po tej stronie. Czy tutaj w ogóle coś jest? No w teorii coś tu może być. W sumie będziemy chyba teraz chodzić tak mniej więcej nad tą doliną, gdzie jest Haran Ho, prawda? No można by to tak nazwać, tak powiedzieć. Tutaj też byli rabusie, z tego co mi się kojarzy w okolicy. Bardzo fajne miejsce, muszę przyznać. Podobają mi się te oazy. No właśnie, tutaj się lwy zrespiły. One sobie właśnie takimi grupkami spacerują, ale to jest dobry moment chyba, żeby po prostu się tej grupki pozbyć. Jest dość duża. Te lwice będą mi trochę przeszkadzać. Dobra, przydałoby się tej pozbyć najpierw. No, tylko właśnie te lwy trochę biją.
Mam wrażenie, że te lwice są gorsze od tego lwa. No, mamy trochę problem. Na szczęście zbyt daleko raczej mi nie uciekli. Dokładnie, mamy grupkę. Gorzej, jak im się HP zrespiło. Chyba tak, wiecie? Odbiegłam sobie zbyt daleko. Wiecie co? Może jednak zrobimy na te mocniejsze ciosy. Ta lwica już by mogła sobie odejść stąd. Dobra. Okej, zrobimy zapis, bo całkiem nieźle idzie. No lwy to jest jednak wyzwanie dosyć spore. Co bądź, to jednak dzikie bestie są. Ja, to już jest nie pierwszy raz, kiedy ja omijam lwy w tej grze. O właśnie, jeszcze tutaj była jedna lwica. No myślę, że całkiem fajnie nam to mimo wszystko wyszło. No i tak, i teraz możemy się jeszcze tutaj rozejrzeć po tej szczerej pustyni. Tutaj gdzieś widziałam takie fajne miejsce, gdzie były ogry. Ale nie wiem, czy uda mi się je namierzyć. Tam też na górę w teorii moglibyśmy wejść, ale... Obawiam się, że nic na tych górach raczej nie ma. Tutaj w okolicy jest coś takiego jak taka ala farma, czy coś w tym stylu, właśnie gdzie ogry urzędują typowo. Tam jest tych ogrów chyba ze 6, więc naprawdę fajne ekspowisko byśmy mieli w tamtym miejscu. To chyba nie jest tutaj. Ale nie wiem. Jak wyciągnę kuszę, to się dowiem. Nie, to były pełzacze i tutaj byłam. Chyba, że to było niżej. Tu jest ten strażnik świątynny. No i właśnie muszę wam powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo takich miejsc, które mogłyby coś znaczyć. Ale tak naprawdę zbyt wiele kontentu w nich nie ma. Tutaj rabusie byli, z tego co pamiętam. Tak, nawet są. Dobra, stary. Nie przejmujemy się, bo... Nie ma co się przejmować. Ała. Ajajaj. Dobra, Bezi, bo już nie przesadzaj, że aż tak bardzo cię dźgnął. No i dobrze. No to jak widzicie, zwiedzamy okolice. Tu z tego co pamiętam nie było żadnego kufra i pamiętam, że byłam dosyć taka zawiedziona. O proszę, tutaj coś mamy. Jest woda, łopata i grób. Także dzisiaj sobie, moi drodzy, pochodzimy i nie będziemy robić kompletnie nic. Chyba, że nam się coś uda jeszcze wyklecić, ale zobaczymy. Na razie się po prostu pławię w możliwości zwiedzania. Okej, tu są topielce.
porządku. No i pięknie, fajnie. Boże, ja ubolewam, że z połowy tych zwierząt po prostu na pustyni nic nie ma. W sensie ja rozumiem, że one są, nie wiem, tam wypalone przez słońce czy coś. Ale to nie wiem, może jakąś łuskę bym z tego wzięła. Cokolwiek. No na przykład uważam, że z szakala powinno się dać normalnie zebrać skórę. No i dobra, i tutaj też nic nie ma. Ale w sumie spoko, jakieś miejsce było. Mogliśmy coś tutaj pozabijać. Czy to jest to miejsce, o którym myślę? Możliwe. Tam coś jest. Nie, to jest ten krater, gdzie byliśmy ostatnio nawet. Taki, wiecie, a la krater, nie? O, tu są jakieś ogry też. W porządku. Tylko czy one coś pilnują? Wygląda, że nie. Ojej. No i dobra. Szkoda, że nic nie pilnujecie. Znaczy ja coś potrzebuję, żebyście pilnowały? Wiecie, chodzi o frajdę ze zwiedzania i o expa, nie? Bo tutaj z tego co widzę same jakieś grzyby. Tu jakiś pojedynczy pełzacz? Dobra, nie jest sam. O Jezu. Serio? Będziesz martwe truchło bił? O, da się obronić cios od pełzacza. Czemu ja to odkryłam dopiero teraz? Po tylu latach. Nie wiem. Najgorsza rzecz pod słońcem. No jeszcze ciosik i będzie po tobie. Dobra, kolego, bo widzę, że masz problem. No, nie wiem, czy wam się podoba taki odcinek, że po prostu biegamy i zwiedzamy i w sumie nic nie robimy. Ale mnie się w sumie podoba. Szczera pustynia. Ekspienie. Tak, no i tam byliśmy. Te wraki łódek sugerują, że tutaj kiedyś rzeka płynęła. Okej, tam już może nie będziemy szli, bo mi się wydaje, że już tam byliśmy. Znaczy, wiecie, ta pustynia jest duża pod względem takich zakamarków i tak dalej, ale no... Tam też na pewno byłam. Ta, w cudzysłowie, farma z ogrami by mi się teraz przydała. Ale niestety nie pamiętam, gdzie ona była. Tu też są właśnie rabusie. Nie wiem, czy to tutaj nie było. Już mi dużo miejsc w sumie takich do zwiedzenia nie zostało. Tam były i pełzacze, i ogry.
Nie wiem, wyciągniemy kuszę. Okej, tu byłam. Tu są te martwe aligatory. Kurde, łatwo się tutaj pogubić, powiem wam. Nie wiem, czy to nie było bardziej tu. Słyszę pełzacza. Więc chyba to było właśnie w tym miejscu. Wybaczcie za dźwięki samochodów w tle czy coś. No ale jest fajnie ciepło, więc korzystam z tego, że mogę wywietrzyć sobie w mieszkaniu. Jak widzicie, Gothic 3 jeszcze bardzo dużo miejsc skrywa. Uderzę cię kiedyś? No nareszcie. Tak, moi drodzy, to jest to miejsce jak najbardziej. Tu będzie ogrów od groma i więcej. Może nawet uda nam się tutaj nowy poziom wbić. Podejrzewam, że się uda. Bo dlaczego miałoby się nie udać? Z taką ilością przeciwników. No. Nareszcie. Trzeba mieć dobry timing, bo jak się ma zły, to nie wyjdzie nic z tego. Myślę, że to będzie ostatnie miejsce, które tutaj odwiedzimy. Wydaje mi się, że pominęłam jedną jaskinię z ciężką skrzynią. Boże, ze starą skrzynią w okolicy pustyni. No nie do końca wiem, gdzie ona jest, więc nie wiem, czy chcę mi się kombinować. Sprawdziłabym, ile nam zostało do końca poziomu, ale nie będę może traciła na to czasu. Bo nie ma to najmniejszego sensu. Jak nam wejdzie, to nam wejdzie. Jak nam nie wejdzie, to nam wejdzie później. Także spokojnie. Dzisiaj kończymy pustynię. Zastanawiam się nad zadaniem Where's Guru, czy... Bo wiecie, zaczęliśmy odcinek właśnie koło tej uszkodzonej skrzyni. I się zastanawiam, czy to już robić, czy poczekać. Można by się wstrzymać jeszcze w sumie. Tak mi się wydaje. O! Już mamy kolejny poziom. Myślałam, że na ograch wbijemy. A tu jednak wcześniej. No, jak widzicie, tu jest od groma ogrów. Jest ich bodajże 6. A najgorsze jest to, że one nic nie pilnują. Ojej, dobra, nie. Ja jednego bym chciała. Panowie. O, pięknie. Super. Mam nadzieję, że tylko, że nic na tyłach nie mam. Ta technika na ogry jest po prostu piękna. Teraz wystarczy się w sumie odsunąć, bo on już sam zginie. Fajnie, że się trucizna nie zużywa, wiecie? Bo jakby się zużywała, to by był trochę klopson. Tutaj myślałam, że będzie jakaś, nie wiem, stara skrzynia. Cokolwiek w tym stylu, a tutaj kompletnie nic takiego nie ma. Jest chyba tylko metalowy kufer. Który tak naprawdę nic nie daje. Albo nawet w ogóle tutaj nic nie ma. To jest taka bieda totalna. Oj, nie trafiłam cię. Okej. Mam nadzieję, że się nie nudzicie. Może wam w międzyczasie coś poopowiadam. Ogólnie z takich rzeczy po ślubie, co mi zostało, to... Byłam złożyć wniosek o nowy dowód osobisty i teraz muszę na niego czekać przez miesiąc.
i przez to nie mogę na uczelni ogarnąć dokumentów, bo muszę mieć dowód nowy przy sobie. Znaczy wiecie, mnie to denerwuje trochę, bo na dowód się podobno szczeka do miesiąca, nie? To jest trochę dużo czasu. Widzisz mnie? Halo? O, super, chodź. No to jest dosyć dużo, bym powiedziała. Długi czas oczekiwania. No i niestety muszę poczekać teraz. Ojej. Zastanawiam się jeszcze właśnie nad tymi wszystkimi dokumentami, czy na pewno wszystko załatwiłam i tak dalej. Wiecie, jak to bywa. No, ogólnie z Damianem już wybraliśmy sobie miejsce, gdzie pojedziemy na wakacje, także jest super. Ja tam się mega w sumie cieszę. Jedziemy do Kołobrzegu. Bardzo nie chciałam jechać nad polskie morze, ale życie bywa przewrotne i jednak nad polskie morze pojedziemy. Bywa i tak. No niestety. Albo istety, bo w sumie mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Jedziemy w sumie za 10 dni. Także zastanawiam się, jak to zrobić z odcinkami ogólnie, bo był taki moment, że planowałam po prostu nie nagrywać niczego. I dlatego też tak teraz chciałam przyspieszyć właśnie z serią z Gothica 3, bo nie oszukujmy się, ale przez te sytuacje związane ze ślubem ta seria troszeczkę podumarła. A ja nie chcę sytuacji takiej, jak była, że po prostu no nie będzie nic wchodzić. No i jak widzicie, tutaj jest takie wielkie połacie terenu. Wiem, że właśnie zmieniłam temat w ogóle o 180 stopni, ale tutaj jest takie wielkie połacie terenu i tutaj kurwa nic nie ma. Nic tu nie ma, kompletnie nic. Ani źdźbła po prostu, niczego. Uważam, że twórcy to spieprzyli po dużej linii. No bo sorry, ale tutaj powinno coś być. Nie wiem, chociażby głupie krwiopijce powinny sobie siedzieć w krzakach. Tu nawet dobra, jest jedna roślina, okej, cofam. No ale jedna roślina, poważnie. Tu już mamy właśnie te ruiny Mora Sul. No, jak dla mnie słabe. Trochę kaktusa, ale powinny tutaj być moim zdaniem jakieś krwiopijce. Już by to 1000 razy lepiej wyglądało. Także na szybko się przebiegniemy i wydaje mi się, że to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy na pustyni. Ewentualnie na szybko zerknę położenie tej starej skrzyni, bo jak już tak wiecie, przechodzimy grę na, można powiedzieć w cudzysłowie, 100%. To można by się było postarać. Prawda? I no spróbować, nie? Spróbować odnaleźć wszystkie skrzynki. Stare i właśnie ciężkie. Ciężkie to tam na pewno, to już nie jeden raz w życiu to robiłam, nie? Tutaj w sumie już jesteśmy w okolicy smoka, prawda? Nie, to nie jest okolica smoka. To jest ta okolica, gdzie Asaru miał swój obóz. No twórcy się nie postarali w tym miejscu za grosz. Tu nic nie ma praktycznie, trochę roślinek. Ani przeciwnika nawet żadnego nie widzę. Tak na szybko mogę z tą kuszą pobiegać, ale tu nic nie ma. I tak najgorsze są te kamienne pokrzywy. One chyba się nawet do niczego nie przydają. No, tu jest ta oaza, gdzie był Hurit. W sumie nie, sorry. Tak? Nie? Tak? Nie. To jest inna oaza. Tu były lwy chyba gdzieś. Czy nic tu nie było? Kompletnie nic tu nie ma.
O, jest parę krwiopic, wow. Co tam ta krwiopica zrobiła, widzieliście? Ha. Dwie krwiopijce raptem. No i tu w sumie mamy bezdroża pustyni. Jest szkielecik, przy którym nic nie ma. Możemy sobie tylko popatrzeć. No i fajnie. No, także moi drodzy, chyba będziemy stąd zaraz zmykać. Jeszcze zobaczę, czy tu coś jest, bo coś widzę. Są piaskowe topielce. Pustynne, piaskowe? Piaskowe. Tak, piaskowe. Ten moment, kiedy nawet nie pamiętasz już nazw przeciwników. To jest źle naprawdę. Wiecie co, ja bym zrobiła zapis, bo ja nie wiem, kiedy się zapisałam, bo tak sobie... Hasam luźno po tych wszystkich terenach. Dobra, tu się nie opłaca używać tego. A topielce to najlepsze są, bo te krótkie. Tylko wiecie, też fajnie jest mieć wytrzymałość do tego. No i powiedzcie mi, dlaczego przy tym drzewie nie ma, nie wiem, grobu jakiegoś. Cokolwiek. Kamiennej tabliczki pojedynczej. No nie ma, bo po co to jest komu potrzebne? A no i tutaj już jest to miejsce chyba... Czy nie? Nie, tu nic nie... Nie ma. Tak, to jest to miejsce jednak. Nie pamiętam, że tu są szakale. No i patrzcie, ileśmy pustyni już przeleźliśmy dzisiaj. Ja szukam takiego fajnego miejsca, które może usprawnić nas o zawał serca, Morasul. Było gdzieś takie przejście podziemne. Takie zejście jakby do tunelu czy do czegoś. Gdzie były ogry. Ja pamiętam kiedyś... To chyba było tutaj. Ja pamiętam kiedyś, jak grałam właśnie w Gothica 3, czy tam oglądałam u mojego wujka, jak on grał. I pamiętam dosłownie, że ogr po prostu wylazł z podziemi. I się tak przestraszyłam wtedy tego. Nie wiem, czy to było tutaj. Ojej, dwa ogry? Jeden. Jeden. Ja mam takie pytanie życiowe. Czy my przy Alshedim pokonywaliśmy taką jaskinię z ogrami? Dobra, może sobie poradzę z dwoma. Będzie ciężko. Okej, okay, nie było wcale aż tak ciężko, jak myślałam. Bałam się, że mnie przygrzmocą. W sumie to może jesteśmy przy Alshedim, tylko od tej drugiej strony. Aha. Okej. Okay. Nieważne. Czy to miejsce było tu? Chyba nie, ale jest ich tu dużo. A, dzisiejszy odcinek chyba nazwę po prostu ogry. Chociaż powiem wam, że jak nam starczy czasu, to może się zajmiemy zadaniem Where is Guru. Bo ja nawet nie wiem, jak my stoimy z czasem. No pół godziny już odcinek trwa, a ja sobie zwiedzam. Więc raczej z Where is Guru nie zdążę. Ale to nic, po prostu nazwiemy sobie odcinek, no,
ogry. Bo ogrów dzisiaj jest od cholery. Ja nie wiem, już chyba naliczyłam na pewno z 10, bo tam było 6, tam były 3, tutaj już no będzie z 15 na dzisiejszy film chyba. Możesz już umierać. No. Najgorsze jest to, że tutaj znowu nic nie ma. Ani grama. Żadnego skarbu. Ani nic w tym stylu. Ani tabliczki. Ta skała wygląda interesująco, ale co z tego? Tu coś jest jeszcze, jakieś drzewo. Ale ja chyba tu byłam. Albo nie byłam. Nie byłam, bo jest zioło many. A ja najczęściej zioła many akurat zbieram. O! Wiecie co tutaj? O, jest nawet skarb. Tu sobie wyjątkowo wykopiemy żyłę złota. No i a propos jeszcze mojego ślubu, bo ja tak troszeczkę niby chcę wam poopowiadać trochę, a tak szczerze mówiąc to trochę nie potrafię zdań sklecić, jeżeli mam być szczera, bo kurde, to wszystko się stało tak szybko, wam powiem. Wiecie, tyle było tych przygotowań, tyle było mordowania, a po prostu noc minęła za szybko. To jest aż po prostu niemożliwe, że tak szybko. Czy ja to kopałam? Nie mam pojęcia. Tak szybko to wszystko minęło, że to jest po prostu nie do przejścia. Kompletnie. No tak to już czasami bywa, że nasze oczekiwania po prostu no, różnie to wszystko zawsze wygląda. Także, okej, okay, fajnie, nie? Tak, jeżeli chodzi o samą ceremonię, czy o wszystko, to w ogóle ja mam wrażenie, że jakby w ogóle ja się cieszyłam dopiero teraz się cieszę z tego wszystkiego, bo jak było od razu po, to w sumie byłam taka strasznie znerwicowana. Proszę bardzo, szczaw królewski leży sobie tak po prostu tutaj. Leży? Rośnie. Leży. Kiedy rośliny w ziemi leżą. Okej. Okay. Parę pełzaczy. Tak, więc no to wszystko było takie trochę nerwowe. I dopiero tak naprawdę ja po ślubie odczułam, że ten ślub był i mogłam jakkolwiek w ogóle odpocząć, czy cokolwiek robić. Bo tak to było z tym dosyć ciężko. Ale już jest na szczęście okej. Okay. Powiem wam, że minęło 1,5 tygodnia od ślubu. Ja dopiero teraz się czuję, bym tak to nazwała, normalnie. A! Tu jest... watras. To już takie kółko zrobiłam? Aż do watrasa już przylazłam? No to nieźle. Pół pustyni przebiec. Znaczy dobra, to jest jak najbardziej w porządku, nie? Przejdziemy się jeszcze od tej strony, jak się idzie do Al-Shedim, bo mi się wydaje, że ominęłam tam ogry, a tam ich jeszcze było 6. I fajnie by było mieć z nich expa. Jakbyśmy tak jeszcze jeden poziom wbili dzisiaj. Co jest w sumie minimalnie możliwe. Naprawdę minimalnie, bo wątpię. Nawet zabijając 6 ogrów. Ale już jesteśmy bliżej. Z
Zobaczymy, czy się uda. Są zębacze. A, to są te okolice smoka. No tak, rozumiem. Dawno już się z zębaczami nie biliśmy, nie? A, tam jest ta szubienica. Trochę inaczej chciałam pójść. Będzie tutaj jeszcze trucho smoka leżało? Czy już zniknęło? Chyba już zniknęło. O kurde, to był dragrot przy smoku. Ale jaja. I warto chodzić po tych samych miejscach. Można jeszcze tyle rzeczy znaleźć. No oczywiście, że te ogry jeszcze tutaj zostały niezabite. Ej, to dobrze w sumie. To znaczy, że też stara skrzynia będzie w środku, bo z tego co pamiętam, one właśnie starej pilnowały. Chodź, chodź. Dobra, to jeszcze ekspowisko jest tutaj, w środku. W okolicy. Na upartego to pewnie jeszcze w ruinach samych w Alshedim są rzeczy. O, tak. Serio? O, nareszcie. Pan ogr, widzę, lubi mi bardzo sprawiać kłopoty. Kurde, zlał mnie jak nie wiem. Aż mi z tym się dziwnie zrobiło. Ojeju, coś zepsułam przez chwilę. No, także na koniec odcinka jeszcze pokonamy więcej ogrów. Halo? Nie wiem, czy pamiętacie te ogry, co były takie przybagowane. W tym, w okolicy Cape Dan, nie? Że ja tam zlazłam na dół, dosłownie podeszłam do nich, a one nic. To było co najmniej dziwne wtedy. No, jak widzicie, one tam chodzą tak, że jeden na drugiego praktycznie wchodzi. Bagują się ich tekstury. Chodź, chodź, chodź. Ty mnie powinieneś widzieć, gościu. Czemu oni się tak... Tak się bardzo skupili w jednym miejscu. To było dziwne trochę. Tak, czyli dzisiejszy odcinek nazwę Ogry. Myślę, że każdy zrozumie po treści odcinka, o co tutaj chodzi i dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. Bo ogrów jest od cholery. No, giniusz, proszę ciebie. No, nie uwierzę, że ty mnie nie widzisz. Hej. Możecie policzyć w komentarzach, ile ogrów dzisiaj zabiłam. Jestem bardzo ciekawa. Tutaj już leżą 3. Tam było 6, tam były gdzieś 3. Kurde, no z 20. No halo. Giniusz. No zapraszam ciebie. Nie udawaj, że mnie nie widzisz. Widzisz mnie bardzo dobrze, kolego. Wiecie co, ja się najbardziej cieszę, że już mam na nie taktykę, bo ja bym tak miała obrywać 300 lat po prostu w łeb od nich, to bym tutaj robiła kółka 300 razy. No i fajnie, bo mamy broń dwuręczną, która ma fajny zasięg właśnie, nie?
Jak dla mnie jest ok. Nie wiem, czy to jest ostatni ogr. Nie widzę więcej, więc chyba tak. Widzę tylko te piaskowe jeszcze pełzacze. No chyba, że ogry jeszcze będą w środku. W ogóle one tyle wody mają w swoim eku. Zapraszam. Z tego co pamiętam, w środku już nie było ogrów. Dobra. Więcej topielców. Jest żyła siarki bodajże. Zapomniałam zerknąć, ile jest za jednego ogra expa. Niestety nie pamiętam. A szkoda. Dobra, żyłe siarki. Niech będzie, że tą wykopię. Słyszę pełzacze w jaskini jeszcze chyba. Ale to nie kłopot. Tak jest. Ja bym jeszcze... Halo? Zbagowały się trochę. To dobrze, to źle, nie wiem. Dobra. Niech będzie i tak. Nie wiem, czy was jest tu więcej, czy mniej. Mało ważne w sumie. Jest stara skrzynia, będzie zaraz. Jeszcze potem sobie zerknę poza odcinkiem. Ewentualne te resztę ciężkich, tych starych skrzynek, bo fajnie by było, tak jak już mówiłam, je znaleźć. Tak na amen. No i dobra, i mamy. Stara skrzynia. Czy w starej skrzyni będzie kostur? Tak, już wchodzimy w kostury. Kostur sędziego. Czyli ja otwarłam tych starych skrzynek dosyć dużo. Wiem, że nam jeszcze na pewno w Myrtanie pozostało... Pozostało nam jeszcze w Myrtanie na pewno dwie. To wiem, że nie byłam i nie wzięłam. Kurde, dalibyście jakąś tabliczkę, no... Chuja nie ma. Żabi korzeń, podziękuję. No to co, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. Naprawdę, jeżeli wam się chce, to policzcie proszę, ile ogrów dzisiaj zabiłam. Tu jeszcze są zębacze, to na koniec się nimi zajmę. I co, i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Ja się jeszcze też zastanowię nad kwestią... O Jezu, jeszcze zginę na zębaczach? Co jest? No nareszcie. Kwestią się zastanowię... O, tu jeszcze jest całe poletko. Jak ja to zrobiłam? Dobra, fajnie. W kolejnym odcinku myślę, że już pójdziemy sobie do Nordmaru z powrotem. Ewentualnie będziemy kończyć sprawy w Myrtanie. Umrę. No, na końcówce skilla. Ale okej, expik się liczy, nie? Jak my teraz stoimy? No, myślę, że kolejny odcinek na spokojnie wbijemy. Nie wiem, czy jeszcze na pustyni, bo to się dopiero okaże. Jakbyście jeszcze mieli jakiś pomysł, gdzie można jeszcze wpaść na pustyni, żeby coś pozabijać.
to możecie też dać znać, bo tu jeszcze na pewno jest dużo rzeczy do ogarnięcia. Jeszcze tak się na szybko przebiegnę. Już nie będę, moi drodzy, przedłużać tego odcinka. Z tego, co widzę, już tutaj i tak nic nie ma. Więc cóż, do usłyszenia i cześć!